żeby nie było lipy i nie było nudno, to przepleciemy o historię trzech rzek. Tych rzek jest więcej, bo tych, ja jak sobie teraz wam to opowiadam, to myślę, że tych rzek to bym z 8 naliczył, bo jeszcze mi się przypomniała moja rzeka, na którą ja pierwszego pstrąga w życiu złowiłem, na którą ty ze mną pojechałeś. Jak opowiadałem ci, że farba płynęła rzeką, ale to już zostawmy, nie chcę ta farba dalej. Było, minęło, zabili wszystko. Z moimi rzekami pstrągowymi wiąże się, słuchajcie, wiąże się mnóstwo śmiesznych historii. Które zresztą poznaliście po części. Tak, natomiast historia, którą ja zawsze pamiętam, wiąże się z moją pazernością na łowienie ryb. Opowiadałem wam, albo opowiem wam za chwilę, albo wam opowiadałem. Zależy jak to Darek ułoży te filmy. Opowiadałem wam rzece, która płynęła w bagnach. Do niej dostęp był tylko zimą. I słuchajcie, ja do dzisiaj mówię tak. Raz, że rzeka mnie nie utopi nigdy, bo może kiedyś będzie czas, opowiem wam, jak górską rzeką w gumowcach płynąłem gumowcami do góry i nagle kamień mi uratował, bo wyszedłem i powiedziałem, że jednak rzeka mnie nie utopi. I druga historia, wędka mnie zawsze uratuje. I tak ją nazwiemy tą historię. Wędka mnie zawsze, wędka, która oddała mi życie. Ja wiem, że to zabrzmi wszystko banalnie, śmiesznie i oszukańczo, ale historia tak wyglądała. Wyobraźcie sobie napalony jak zwykle na pstrągi, pojechałem na tą moją bagnistą rzekę z larbasami. Ja łowię bardzo mocno w tej rzece, bo tam jest drzewo na drzewie, biorą tylko duże ryby, nie ma tam małych pstrągów, pojedyncze sztuki. Nie było. Łowiłem w czasie przesłuchu. Minus 20 było przez jakiś tam czas, zamarzło mi to bagno, można jechać. No i wtedy było tam pewnie w okolicach zera. Idę na te bagna. Jedna wędka, jedno pudełko z woblerami, wyposażenie totalnie minimalne, wędka, koniec. No i słuchajcie, idę w te swoje miejsca, łowię jednego pstrąga, gdzieś tam jakieś wyjście, przejście, zajście, puknął, o jest, no jest, o to chodziło, a gdzieś tam pewnie luty był, tak sobie oceniam, czyli początek jak ja startuję, może tak myślę, luty. I wyobraźcie sobie historię, że idę po tych bagnach, powinienem kończyć, patrzę na zegarek, już słońce się robi takie kolorowe, to mówię, ale mówię, nie, jeszcze tam pójdę dookoła, tam jest takie dwa duże drzewa między tymi drzewami. No idę, słuchajcie, a z tego tytułu, że czas był już ograniczony, to słuchajcie, nie przesuwam ci, nie ustawiaj nic. Dobrze. To słuchajcie, mówię, no pójdę sobie na skróty. Zwróćcie uwagę, że ja pokazuję na zegarek, bo było tak, że już się dzień mi kończył. Ja mówię, tam na pół godzinki. 14:30, może 15. Lecę po to szybko, po tym bagnie. Nagle ciach, 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 kuch, siedzę, słuchaj, pęk lód. Bo tam po lodzie się chodziło. Po lodzie, a pod spodem bagno. On po prostu na tych bagnach bardzo często lód, mimo minus 500 by było, by nie zamarzł. I trzeba wiedzieć, którędy iść. Nie wolno nigdy, to wam podpowiadam, nie wolno nigdy tam, gdzie jest, to wiadomo, parzyska i tak dalej, to wiadomo, ale tam, gdzie dużo traf jest, to nie wolno nigdzie chodzić. Zawsze trzeba po białym iść. A jak dużo trafi czarna, to nie wchodzi tam. No ja po tych trawach. I wjechałem, słuchajcie, w to bagno, tak za kolana. No dobra, mówię, tam tą wędkę rzuciłem od ciebie kawałek. Jedno kolano, pęka lód. Drugie kolano i zaczynam wjeżdżać. Teraz głębiej. Zima. W lesie. Nie ma nikogo. Tam nie ma na 40 km żadnego człowieka w tym lesie. I zaczynam wjeżdżać w to bagno, tak, do jajec. Zaczyna się robić nieciekawie. Sławek Krzuszkiewicz zna to uczucie, bo mi kiedyś opowiadał, jak wpadł w dziurze po bobrach. Też w zimę. Powiem wam tak. Cała akcja trwała około godziny. Ja wjechałem de facto dotąd, w tą dziurę i przysięgam wam... Ja właśnie, bo to ty znaczną historię ci opowiadałem. Ja przysięgam wam wszystkim, ja zacząłem się żegnać. Ja powiedziałem, że nie wyjdę stamtąd. Ja już przestałem mieć w palcach czucie, bo ja cały czas ręce miałem na lodzie. Próbowałem przez ten lód wyjść. Z wody byś wylazł, Darek, ale tam była masakra. Ten lód pękał, nie było się czego złapać. Leży koło mnie wędka. I słuchajcie, powiem, nie, no mówię, zawinięte, już jest po mnie, mówię, to jest koniec świata, mówię, no już, wolałbym do wody wpaść, nie wiem, 50 metrów, żeby było, nie, ten bagno. To bagno było miękkie, minus tego, mimo tego mrozu. I słuchajcie, leży przede mną ta wędka. Mój ukochany od tego dnia Lemiglas Magnum Tupper. I patyk, taki patyczek. Ja tą wędkę do siebie. Przyciągnąłem wędkę do kołowrotka. Odczepiłem, przysięgam na wszystko, przynętę, ale z 30 żyłkę. Rzuciłem wobler,
i centymetr po centymetrze na 30 żyłce. Ja wtedy ważyłem też więcej. Ja byłem tak schetany, słuchajcie, że nie miałem siły się podnieść, ręki nie mogłem ruszyć. Na 30 żyłce, na wędce, wyginając ją do granic rozsądku, ona już trzeszczała. Derek, po godzinie, może po półtorej, ja wylazłem z tej wody. Znaczy z tego bagna. Dotąd byłem cały. Mój ojciec, telefon zamógł, tam wszystko, kawał katastrofa. On przyjechał po mnie na parking. Ja przyjechałem, przedem na parking. On siedział, już był wystraszony, co się stało. Wiedział o tych bagnach, ale nie szedł mnie szukać, bo przecież gdzie pójdziemy szukać, tak? Ja do niego przychodzę. Słuchajcie, od tego czasu powiedziałem, nigdy w zimę tam nie wejdę. Mam do dzisiaj, Darkowi to wielohistorię powiedziałem. Nie chcieliście mi tam zabrać na tą rzekę w ogóle, dlatego może ty taki masz teraz do niej. Nie, ja tam chodzę do dzisiaj, no wiesz, że byliśmy razem, czy nie? Nie, tylko przyjeżdżaliśmy nad rzeką. Ja tam do dzisiaj chodzę tak z sentymentu, patrzę, bo tam gdzie ryb nie ma, ale paradoks, słuchajcie, że w ciągu kilkunastu chwil w bagnie, nie w rzece, nie w łódce, nie pijany, trzeźwy facet wpadł do wody i taka wędeczka, nie? 17 gramów, 20 funtów mocy. I ją wciągając na tej 30, powoli, wylazłem na 30 żywce. To jest niemożliwe. To jest o historii dziwnych też. Ale autentyk, totalny. No tak, to pasuje nam bardzo. Tak, i to była taka historia, dlatego bardzo uważajcie pstrągarze, którzy łażą sami. Tu Darek z Sławka trzeba kiedyś nagrać, jak do bobrów wpadł. I zawisł w plecaku w dziurze bobrzowej i wisiał nogami rękoma.